Dzień dobry, kochani. Jest 6:30. Wstałam o 6:00 i w ogóle zasnęłam wczoraj w ubraniach. Także plus dla mnie. Chciałam jeszcze wczoraj wieczorem dużo rzeczy zrobić, ale no widocznie mój organizm potrzebował czego innego, no i spałam tak do rana. Co? Wszyscy na tym rządku. Puszka, że puszka go nie zabrała. On jest jakby połowa tego zęba. No właśnie, tutaj nie ma tego środka, wiesz? A włóż go, może ona go weźmie. Właśnie, pójdziemy do dentysty. Właśnie, Jasiowi wypadł ząb. I tutaj tak jakby nie ma tego środka zęba, a Jasiu w buzi ma coś jeszcze. Chcesz pokazać? Nie, nie pokazuję. Jasiu ma taki jakby, ja nie wiem, czy to jest korzeń. No idź, włóż z powrotem. Wróżka, zębuszka na pewno przyjdzie. No i będziemy musieli iść do dentysty. Ja mam za kilka dni dentystę. Czekaj, Jasiu, kiedy ja mam dentystę? Ja mam we wtorek. Więc pójdziesz ze mną we wtorek. Pójdziesz ze mną i ja poproszę pana doktora. Ale żeby tylko zobaczył. No ale i tak będziesz musiał chodzić do dentysty. Wiem, ale mam na razie, ma tylko zobaczyć. Bo co, bo ty się boisz? A jak będzie musiał to wyrywać? Co? Jaś. Jak będzie musiał to wyrywać, to będzie musiał to wyrywać. Moje dziecko było raz w życiu u dentysty. Jasiu. Tak zobaczyć. I on kiedyś tam miał... Jezu, jak mnie swędzi za maseczkę. Mam tą żółtą maseczkę, mówiłam. To jest sam, co mi to on mi nie mógł. To on mi chciał wypad. A te ostatnie. Te, co ci będą wypadły, te dwa, one były też na pół. Środka nie miały. No dobra, zobaczymy. Idź się ubieraj. No, więc ja robię sobie z rana tą maseczkę. Już umałam sobie głowę. Na głowę też nałożyłam sobie próbkę. Tamtej właśnie... Co? Mówiłam, że pójdziemy do dentysty. Uspokój się. No, także ja robię sobie kawę i będziemy lecieć z tym dniem dzisiejszym. No a ta maseczka, jak widzicie, zachowuje się w ten sposób, że ona tak jakby pracuje. O tej mowa. Ona pracuje i ogólnie ona jest jednominutowa, więc ja już ją powinnam iść zmyć, także idę, bo już mi to tutaj spływa. Zaraz mi się do oczu. No super. Mam jedną zasprzątanie, trzy zaścielenie łóżka. No powiem wam, że ta maseczka, tutaj mam jakiegoś nieprzyjaciela, zaraz go posmaruję. Ten, czekajcie. Ejku, ejku. Zaraz go posmaruję tym punktowym żelem z Eveline. No ale powiem wam, że ta maska tak z samego rana, no to fajnie, fajnie skóra. Jest taka przyjemna bardzo i powiem wam, że ja ostatnio byłam na oczyszczaniu tym wodorowym. No ile to jest w zeszłym miesiącu? Tak, no i szału nie było, dupy nie umywało. Co prawda skóra była troszkę oczyszczona, lepiej niż ja bym to zrobiła, no ale za kwotę 200 to oczyszczenie nie było takie jakieś warte tej ceny, więc ja postanowiłam, że lepiej zainwestować właśnie w jakieś dwie, trzy porządne rzeczy kosmetyki do właśnie samodzielnego stosowania, gdzie wtedy przy częstym systematycznym stosowaniu
macie ten efekt osiągnięty. Natomiast tutaj, jak ktoś pójdzie na jeden raz na zabieg, to ja bym musiała chodzić co miesiąc na ten zabieg, żeby był ten efekt osiągnięty pięknej skóry. Więc no chyba taki zakup tej maseczki, nawet jeżeli to jest droga maseczka, to jedną, dwie można sobie kupić i właśnie wtedy stosować systematycznie i wtedy będą na pewno jakieś efekty z tego. Także no, ja się biorę za suszenie włosów i będziemy wstawać. Franuś jeszcze śpi. Zobaczcie, jak mój Franciszek słodko śpi. Jak on śpi, to on jest taki do schrupania. Mój mały. Mój mały łobuziak. Dobra, przyjechałam do Biedronki, bo wczoraj chciałam zrobić zakupy. Chciałam kupić karmę dla psów. A że była już godzina 10. Jezus, co ja chcę kluczykiem otwierać, mi już pojebało. Że była godzina 10, to mogli wchodzić tylko seniorzy, ale dzisiaj... Dzisiaj widzę, że seniorzy wchodzili też rano. Także nie wiem. No idź, mam teraz przez ciebie brudne spodnie. Nie skacz na mnie. Idź. Sushi, ty koniu. Co ty chcesz jeść? Jo, mam tam karmę dla ciebie. Mam tu dla ciebie karmę. No, kupiłam takie kwiaty, chryzantemy na groby, bo dzisiaj chcę z dzieciakami jechać sprzątnąć trochę tam. Ej! Ej! Ej, złośniki! A że w Biedrze były takie piękne chryzantemy po 8 zł. Ja co roku kupowałam drogie kwiaty. Sushi! Drogie, bo kupowałam sztuczne takie wiązanki. Ale w tym roku postanowiłam, że jak wszyscy kupują zwykłe, to ja też kupię zwykłe, co ja będę się tam rozrzucać. A później... Jo! A ja mam w ogóle na moich grobach, mam tam takie małe wiązanki, więc te kwiaty postawię te świece, które mam, będzie git. Idę dać tym moim głodomorom, bo przecież one mnie zaraz zjedzą. No, wróciłam, ale mam szopę dzisiaj. Mam sobie głowę też rano, jak widziałeś dzień. Te włosy mi się tak rozczapiżyły, więc tak, rozbieram się. I chciałam dokończyć wam o tym, dlaczego teraz pojechałam. Jezu! Nie dam sobie rady zdjąć, poczekajcie. No i dokończyć o tym, dlaczego pojechałam dzisiaj rano do Biedronki. Wczoraj byłam też w mieście na tej rozprawie, no i mogłam zrobić zakupy, ale nie mogłam, bo były godziny dla seniorów. Natomiast dzisiaj rano seniorzy też chodzili sobie do sklepu i jakoś nikt nie pilnował tego, że mają przyjść o godzinie 10, bo wtedy jest dla nich specjalna godzina. Więc dla mnie trochę to jest bez sensu, że jak przyjdzie młody człowiek o 10, to go wywalą, a jak przyjdzie stary człowiek o 8 rano, to go wpuszczają. No i jest takie trochę pogmatwane. No ale cóż zrobimy w tych ciężkich czasach. No i zrobiłam małe zakupy, małe, no karmę, głównie o karmę chodziło, ale wiecie, jak to się idzie do Biedronki, to zawsze się jeszcze coś tam chwyci. A dzisiaj mam wrażenie, że ludzie byli już, było rano, był pełen parking i tu powyciągam.
Cena był pełen parking ludzi, więc wydaje mi się, że dzisiaj mają być jakieś jeszcze dodatkowe obostrzenia. I myślę, że ludzie po prostu dlatego poszli do sklepów dzisiaj rano, żeby już, wiecie, jak o 11 mają być te dodatkowe obostrzenia, no to nie wiadomo, co to będzie. Każdy nie wie, czego ma się spodziewać i poszli dzisiaj, wcześniej po prostu. Dobra, wypakuję i Wam pokażę. Tak, kamy już widzieliście oczywiście. Tutaj mam mrożonki, marchewka z groszkiem i frytki, takie te grubsze. Dwie paczki ja to teraz wsadzę do zamrażarki. Weźmie na swędzi, będę zła znowu pewnie. I tak, bataty. Ja uwielbiam bataty, moje dzieci też lubią bataty z piekarnika, z odrobiną oliwy albo oleju, z ziołami prowansalskimi, cebula i krajanka półtłusta jest do pierogów. Jutro i pojutrze idę do pracy, natomiast cały przyszły tydzień mówiłam Wam, że mam wolne, więc będę robić pierogi. Bo kiedyś zawsze jak siedziałam z dziećmi w domu, jak nie pracowałam, to często robiłam sobie właśnie te pierogi. I zawsze miałam przygotowanie, w razie W wyjmowałam z zamrażarki i jedliśmy, gdy nie było co po prostu, albo nie było czasu na zrobienie obiadu. A teraz jakoś tak długo nie jadłam pierogów ruskich i mam ochotę na swoje pierogi ruskie, więc cebula i krajanka do pierogów. Dalej, co tu mam? Śliwki, to do jedzenia, maszynka do golenia, no to wiadomo. Mam też ochotę na ciasto marchewkowe i stąd też kupiłam marchew i ananasa, bo jest tam do tego przepisu. Na kwestii smaku sobie wpiszcie ciasto marchewkowe. Ja na pewno Wam pokażę, ono jest przepyszne i jakoś tak od jakiegoś czasu za mną chodzi. Pewnie ze względu na ten pomarańczowy kolor na mojej komodzie i stwierdziłam, że zrobię sobie takie jesienne ciasto marchewkowe, więc ten ananas i marchew do tego. Tutaj mam czekoladę, do pracy sobie biorę coś słodkiego, żeby sobie zjeść. Tutaj mam szampon dzieci. Dzisiaj wyczaiłam nową kawę, tą, którą biorę właśnie też sobie jedno opakowanie do pracy. O smaku wanilii, więc kupowałam sobie orzechową, teraz zobaczę tą waniliową, więc mam jedną do pracy, jedną w domu. Masło ekstra 200 gram. Wzięłam masło, bo stwierdziłam, że cena była praktycznie taka sama jak za margarynę Kasię, a masło jednak ma troszkę lepszy tam skład. Sos pieczarkowy, bo na dzisiaj na obiad chcę zrobić właśnie. Co jeszcze? Aha, i do tego ciasta trzeba też orzechy włoskie, bułki, no to wiadomo, bo do jedzenia. I też wzięłam tutaj taki cif do łazienki i tymbak. Także to są wszystkie moje zakupy, no i oczywiście KM dla moich psów, które widzicie, nie mogły się doczekać i sushi na mnie wyskoczył w samochodzie i mam całe spodnie brudne do prania, więc tak. Zobaczymy, co tu dzisiaj pisze nasz tymbak. Masakra, ale beka, no ciekawe z czego ta beka. Uwielbiam te napisy pod tymi zakrętkami, po prostu to jest sztos. No tego dymbaka chciałam wypić w drodze, ale jakoś tam myślałam o czymś innym i zapomniałam całkiem. No a teraz śniadanko. Bułka z serem, pomidor i kawa, którą rano sobie zrobiłam. O, mój Jasiu oglądał tutaj rano jakieś gry. I do śniadania obejrzę sobie mojego ulubionego ojca Adama, albo potem jeszcze kogoś. I dzisiaj będę działać, dzisiaj jest taki, będzie intensywny dzień. Bo zamierzam sobie najpierw w ogóle pójdę zmiecę ogień, bo jest chłodno w domu. Potem się odwrócę na siebie, bo tak potem chcę sobie zrobić te paznokcie, bo ja jutro idę do pracy
I te paznokcie wyglądają makabrycznie, a wiecie, ręce tutaj w pracy ciągle, bo biorę dowód, coś tam, wiecie, podaję różne rzeczy i tak klienci zwracają uwagę na ręce, więc to musi być bardzo, a moje już są takie okropne, z daleka to tak nie widać, ale z bliska patrzcie, jaki on jest okropny. No, ja już robię od 2 tygodni, zresztą cały czas wam mówię, że będę robić, ale dzisiaj nie, koniec, basta. Siadam i robię. Zrobię paznokcie, potem pojadę po dzieci. Ogarnę tutaj trochę i pojedziemy na ten cmentarz, a po południu będę robić to ciasto. Także dzisiaj będzie taki intensywny dzień w domu. Chciałam iść tam na truskawki. Wczoraj ogólnie myślałam, że dzisiaj pójdę na truskawki, ale stwierdziłam, że nie, no muszę zrobić te paznokcie, bo to tak nie może być. Może ewentualnie jeszcze po południu trochę drzewa wrzucę na wóz i przywiozę, bo mam tam pocięte. Także miłego dnia wszystkim. Franciszek, czemu ty na to wychodzisz u paraciopu? Nie, nie. Co wy robicie? Ty dzisiaj idziesz ze mną do dentysty? Dobra. Spokój. No, kto zgadnie, co to? Nie. Tryskawki? Nie. Okna. Sławiłeś? Krzesła? Nie. Mierza? Nie. Ubrania? Nie. Rzeczy z urzędu? Dobra, otworzymy. Palców sobie nie potnij. Mama zapali światło. O. No i co? Mamie palców nie utnij. Daj, mama to potnie. Trzymaj. Na długo. Tanek, ty ją połamiesz. No. Ciągnąć. Ciągnij. Ciągnąć. No, no mocno. Ciągnąć. No, no dawaj. Ciągnąć. No jeszcze. Ciągnąć. No nie dosiady. To Pomóż. przytrzymaj karton, a ja wyciągnę. Trzymaj karton, spychaj go na dół. No. O, no. Karton. Karton ciągnie. Ja się pomóż mi. Bo Franciszek mi nie pomoże. O. Ej, ale nie rób. Nie tak to się ściąga. Tam już nie otwieraj. Jasiu, jak ty ją otworzyłeś? Ją trzeba położyć i wtedy otworzyć. Połamiecie to. Halo. Halo. Połóż ją, tak jak się walizkę robi. No. I tu się pakuje. No, była promocja na Witchen. I mama kupiła. I jak pojedziemy na wakacje, to jest wasza tutaj. Ta niebieska to jest wasza. Zaraz ją na strych. Różowa to będzie twoja. To nie jest różowa, to jest czerwona. Poczekaj. No, a moja jest czerwona. A Nie. czemu ty otwierasz? Dobra, weź to. Posprzątaj. I zaniosę to do piwnicy, te kartony. A walizki do góry na strych, jak pojedziemy na wakacje, bo... A co ty z nimi będziesz robić? Co ty będziesz? Do szafy. Przecież my nie mamy takiej dużej szafy. Halo. Mama mówi do was. Jojo, mama sama posprząta. Nożyczki weź, nie ciągnij tego.
No. Franciszku, co ty tworzysz tam? Tą naklejkę odklej. Jeszcze, no. To jest walizka kabinowa. Ale nie chodź po tym, Fenusiu. Ja cię tam zamknę i wywiozę. Jasiu. Dobrze, zobacz, mama upiekła jabłka. Chcesz takie spieczone sobie to zjeść? A wiesz, jak one są słodkie? Jak? No, pyszne są. Kiedyś jak byłam mała, to takich dużo jadłam. Dla babci mam i dla siebie babci dam. One są przepyszne, jak one są upieczone. Nie. Au, au, au. One taki sok puszczą. Widzisz? Taki syrop jakby. To jutro posmakujesz, co? Syrop jabłkowy. Au, au, au. Au, 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 au. Zanieś babci. Powiedz, że już są upieczone. No. Ja sobie jedną zjem.